Witam w kolejnym filmiku, dzisiaj postaram się omówić podstawowe funkcje strownika SRT380 z końcówką F, jeśli jest to urządzenie bezprzewodowe, takie z jakim mamy tutaj do czynienia. Z tyłu bateryjki, slot na baterie, zamykamy pokrywę. Jeśli chcielibyśmy to utworzyć, nie polecam, używać do tego celu paznokci, można sobie narobić krzywdy. Jakiś śrubokręcik podważyć, i tutaj w ten sposób wymieniamy baterię. Oczywiście wersja przewodowa nie posiada baterii, jest podłączona bezpośrednio kablem do kotła. Ten sterownik został już podłączony do mojego kociołka. Stacja radiowa znajduje się w kotłowni, a my tutaj mamy sterowniczek, o którym postaram się co nieco powiedzieć. Sterownik postaram się trzymać w takiej pozycji, aby uniknąć tu. Niepotrzebnych refleksów świetlnych i odbić. Wiadomo, filmików nie kręcimy w ciągu dnia, nie ma na to czasu. A że świeci się jak <laughs> nie powiem co, no to tutaj wszystko byłoby widoczne. Mam nadzieję, że widoczne będzie tylko to, co chcę pokazać. A więc, tak, jeżeli jest to wersja bezprzewodowa, oczywiście jednostka sterująca, umieszczamy ją w pomieszczeniu, którym chcemy regulować. Jest to regulator, który Według definicji powinien sterować jednym obiegiem grzewczym bez podmieszania. W praktyce jest to sterownik, który najczęściej steruje bezpośrednio kotłem, umieszczany w pomieszczeniu reprezentatywnym temperaturowo nie mniej reprezentacyjnym, chociaż czasami to jedno i to samo. W pomieszczeniu najzimniejszym, ponieważ trzeba sobie zdać sprawę, że to on steruje temperaturą zasilania. Wyłącza urządzenie, jeżeli temperatura jest osiągnięta, więc powinien być w takim pomieszczeniu, żeby miało to zwycięstwienie na cały dom. A więc przystępujemy do pracy. Włączamy go tutaj przyciskiem u góry. Aktywujemy. To jest oszczędzanie ekranu. On już został przeze mnie skonfigurowany z ustawień fabrycznych. Data, godzina. Tak jak widać, ja dodatkowo mam czujnik zewnętrzny, więc widać jaka temperatura panuje na zewnątrz. No i przystępujemy do ustawienia. Pierwsze, oczywiście, co byśmy sobie ustawili, to temperaturę w pomieszczeniu. U mnie, jak widać, panuje temperatura 22 stopnie, chociaż to się może zmieniać, jeżeli będziemy miętosić, dotykać ten regulator, to on się nagrzewa od, od ciepła, ciepła rąk, więc tutaj nie skupiałbym się za na tym, co będzie wskazywało, natomiast na tym, co chcemy tutaj ustawić. Już zgasł, więc zapalamy go ponownie. I wchodzimy do menu. Jeszcze raz. Mamy tutaj trzy opcje: regulacja, informacja, ustawienia. Może zacznę od końca, bo to jest najmniej do objaśniania. Jeżeli chodzi o ustawienia, to tak naprawdę zostawiłbym to instalatorowi, serwisantowi do ustawiania. Nie ma tu co grzebać. Język, godzina, ekran. Jeżeli byśmy nie zmieniali baterii, jakimś cudem wyładowały i nikt tego nie zauważył, no to będzie pewnie trzeba przestawić język czy ekran. Tak samo jeżeli chodzi o czas letni, jeżeli jest włączony na przestawienie ręczne. Natomiast w poziom instalatora, w inne parametry raczej nie wchodzimy, po co sobie utrudniać życie. Więc ustawienia, tak jak mówiłem, mamy, yy, mamy już zaliczone. Informacja bardzo ciekawa funkcjonalność, nie było tego w kontrolu. Mamy tutaj szybki pogląd, co się nam dzieje w instalacji. A więc, tak, aktualne temperatury. Jeżeli włączymy, no to mamy Zone 1, czyli na nasza strefa, temperatura ciepłej wody użytkowej, jeżeli patrzymy dalej, mamy ciśnienie wody, nie musimy sprawdzać już tego na kotle, stan palnika wyłączony. No i reszta intuicyjnie. Bardzo ciekawym funkcjonalnością w tym regulatorze jest to, że w dowolnym momencie możemy sobie. Skorzystać z tak zwanych samouczków, czyli wchodzimy powiedzmy w elementy obsługowe, dajemy OK. No i regulator samo sobie opowiada. Witamy, elementy obsługowe, co trzeba nacisnąć. Aktywne elementy się podświetlają. No i tak sobie możemy przejść przez samouczek. Natomiast to, co dzisiaj pokażę, no to, to no, musimy przejść przez to całe, żeby się to zatwierdziło. Postaram się dzisiaj tak to objaśnić, że, że, że dalsze, dalsze bawienie się samouczkami nie będzie, nie będzie wymagane. No więc, tak, wchodzimy sobie do tego, co nas najbardziej interesuje, czyli regulacja. Ok, pierwsze Zone One. Co to jest Zone One? Zone One to jest ta nasza strefa, którą nam reguluje, czyli to jest nasz dom. Możemy sobie przestawić, nazwać tą strefę inaczej, bo zone 1 kojarzy się bardziej z czarnobylem niż z jakimś tam czymś przyjemniejszym. Nazwa strefy, ok. Usuń. Czasami trzeba mocno naciskać, zależy jak, jakie się ma pojemnościowo ręce. Nazwijmy sobie to dom. No i proszę, od razu lepiej brzmi. Na sam koniec. Zapisz. OK. No i mamy tą naszą strefę dom, czyli to, co będziemy regulować. No i tutaj pojawiają się pierwsze, poważniejsze ustawienia. Mianowicie, wchodzimy w tryb pracy. Możemy sobie wybrać dwa tryby pracy. Pierwsze to, to nie jest tryb pracy, to jest po prostu włączenie czy wyłączenie urządzenia. Jeżeli dajemy wyłącz... No to mamy tryb wakacyjny. Grzeje nam tylko ciepłą wodę, natomiast strefa jest wyłączona. Cokolwiek by się nie działo, jak, jak, jakakolwiek temperatura w domu by nie panowała, urządzenie nam się nie włączy. No, mamy zimę, więc wiadomo, nie będziemy korzystali z tej funkcji. Dajemy sobie włącz. I tak, możemy wybrać pomiędzy dwoma, dwoma trybami sterowanie czasowe i sterowanie ręczne. Omówię pokrótce sterowanie ręczne, bo jest dużo prostsze. Wchodzimy, ok. Tryb ręczny. Tryb ręczny oznacza, że cały czas panuje taka sama temperatura. Możemy ją ustawić tutaj. Temperatura żądana, ok. Powiedzmy sobie tam 21 stopni. Ok. I jeżeli wyjdziemy, to mamy coś takiego. Temperatura ogrzewania. Aktualna temperatura pokojowa 23 stopnie, a tutaj zadana 21. Jeżeli zmienimy ten ekran. No to też tutaj widać żądanie 21, aktualna 23, ja mówiłem, że to będzie się wahało, te 22, 23, Na tym bym się nie skupiał, jeżeli on sobie poleży pół godzinki, a nawet krócej w jakimś tam docelowym miejscu, to ta temperatura zagwarantuje, gwarantuje, yy, ustawi się poprawnie. No i dobrze, możemy sobie to zmieniać, ustawienia temperatury żądanej. Pamiętacie, mogliśmy to zmienić i z poziomu regulacji, a tutaj możemy to zmienić szybko. Jest nam zimno, więc zmieniamy. No oczywiście nie zalecam zmieniania tego 3-4 stopnie, tak jak kręcimy termostatem na grzejniku, jeżeli nam jest zimno, bo no dom to nie jest oświetlenie, włącz, wyłącz, zapalamy, gasimy światło. Zależy od domu, natomiast dom potrzebuje godziny, dwóch, 12 godzin, żeby osiągnąć określoną temperaturę. I zmiana temperatury o 3 stopnie naprawdę rzadko kiedy zagwarantuje, że ta temperatura zmieni się o te 3 stopnie zanim my pójdziemy spać. Więc starałbym się tutaj nie manipulować tym jakoś gwałtownie. Zwłaszcza, że kocioł będzie nam starał się osiągnąć tą temperaturę jak najszybciej. No i tutaj poleci nam ekonomia całkowicie. No ale jest taka opcja, prawda? Dobrze, no to to jest, to jest najprostszy wariant. Gdzie ustawiamy sobie stałą temperaturę całą dobę. Natomiast dużo ciekawszym wariantem, no i też z, z uwagi na ekonomię, jest ustawienie sobie. Wchodzimy sobie w dom. Ustawienie sobie trybu sterowania czasowego. Tryb sterowany czasowo, aktywowany. No i tutaj możemy sobie zaplanować, jakie temperatury chcemy. Pierwsze to temperatura obniżona. To jest temperatura, która będzie panowała wszędzie, zawsze kiedy nie zdefiniujemy temperatury. W, 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 według harmonogramu. Już, już pokażę o co chodzi. Dajmy sobie na to, że to będzie 19 stopni. Ok, no, 19. I teraz wchodzimy w planer tygodniowy. Poniedziałek. Mamy oto taki planerek. Wchodzimy i chcemy go edytować. Mamy tutaj dwa przedziały. Kiedy sobie tam wcześniej stworzyłem treningowo, wchodzimy w te przedziały i możemy sobie tu przesuwać, edytować te przedziały. Dajmy na to od 15, od 16 do 18.00. Jeden przedział, natomiast i w tym przedziale zadajemy, że chcemy, żeby było 22 stopnie. Ok, natomiast mamy drugi przedział. Powiedzmy od 19.30 do 22.00. Robimy sobie o taki ciepły wieczorek, bo chcemy sobie posiedzieć w ciepełku 23,5 stopnia. Oczywiście są to ustawienia demonstracyjne, tak jak powiedziałem przed chwilą, absolutnie nie zalecam zmiany temperatury dobowo nawet o więcej jak 1 stopień, bo nie ma to nic wspólnego z ekonomią, a jeżeli chodzi o komfort, tak jak wspomniałem, może zająć dłużej niż te 2-3 godziny, żeby w ogóle dom się nagrzał o więcej jak pół stopnia, więc jest to tylko przykład, no ale zmieniamy sobie i mamy dwa przedziały, w których panują zupełnie inne temperatury. Mamy przedział od 16 do 18, gdzie jest 22 stopnie, od 19 do, 30, do 22 gdzie jest 23,5 stopnia. Takich przedziałów możemy sobie stworzyć naprawdę bardzo dużo. Dodawanie przedziału czasowego, no to sobie po prostu nowy dodajemy. Usunięcie wszystkich przedziałów bardzo ważne, możemy sobie skopiować te ustawienia na powiedzmy czwartek, żeby nie robić tego za każdym razem oddzielnie. No i mamy tutaj poniedziałek, czwartek, bardzo ładnie jest to obrazowo pokazane, gdzie mamy yy, jakie, jakie przedziały. I o czym przed chwilą mówiłem, ta temperatura, którą ustawiliśmy na 19, jaka to jest temperatura? To jest temperatura, która będzie panowała wszędzie, gdzie nie jest podświetlony przedział, czyli tutaj od północy do 16 w tym małym okienku, no i potem po 22 będzie panowało to 19,5 stopnia. O taka ciekawa funkcjonalność. Można sobie ustawić przedziały z każdą inną temperaturą. Jeżeli zapomnimy o tym, to będzie temperatura 19,5 stopnia. Jeszcze nie dodałem, żeby żeby, tak, żeby to miało miejsce. Trzeba w poziomie instalatora zmienić funkcję z eko na temperatury zadane, ale, tak jak powiedziałem, nie będę tutaj w tych filmikach omawiał grzebania w menu instalatora, bo no, uważam, że należy to do osób, które bardziej się na tym znają niż użytkownik. Oczywiście, no, nikomu nie zabronię, żeby się tym pobawić, ale jakby zmieniamy to na własne ryzyko. Nie możemy zepsuć kotu, ale możemy sobie dosyć poważnie rozregulować system. Więc polecam. Ja swoim klientom zmieniam, zmieniam to jakby zawsze. No, a jeżeli ktoś z tego korzysta, no to to albo polecam zapytać instalatora, albo, albo pozostaje infolinia. Dobrze, wracając do tematu, ustawiliśmy sobie już harmonogram, to znaczy, no, stworzyliśmy taki mały harmonogram. No i właściwie tyle na ten temat. Polecam pobawić się tym. Jest to dość intuicyjne, jeżeli załapie się podstawy. Więc. Myślę, że tutaj w tym temacie wszystko jest wyczerpane. Wychodzimy. Jeżeli chodzi o nieobecność, no to to są. Tak, tutaj nie mamy innych stref. Jest strefa dom. Zaznaczamy, kiedy jesteśmy nieobecni. Jeżeli chodzi o ciepłą wodę. Ciepła woda to jest osobne zagadnienie. Wchodzimy sobie, ok. Ciepła woda, czyli CWU, to jest woda, w której się kąpiemy. Yy, bardzo fajnym dodatkiem w tym regulatorze, czego też nie było w kontrolu, to jest możliwość sterowania ciepłą wodą również w zakresach. Tak analogicznie jak dla, dla ogrzewania kaloryferowego, wchodzimy sobie w sterowanie czasowe. No i mamy tutaj po pierwsze, tak jak było wcześniej wyłącz, czyli nie mamy ciepłej wody, sterowanie yy, ręczne czyli całą dobę jest ta sama temperatura. Yy. Możemy ją zmienić oczywiście na dowolną. U mnie 66 stopni. Tak naprawdę u mnie panuje inna temperatura, ale no, nie chciałbym się nad tym dzisiaj skupiać, jest to moje wewnętrzne ustawienie. Także to nie wchodzi w jakby w ramy tego odcinka. Natomiast nie mam wody 66 stopni. Woda powyżej 50 kilku stopni jest już niebezpieczna dla zdrowia, szczególnie dla małych dzieci. Tak naprawdę wszystkim swoim klientom zalecam i ekonomicznie i ze względów BHP na utrzymywanie wody w temperaturze między 45 a 47 stopni. No ale klient nasz pan nikomu nie można zabronić, żeby sobie dał 55 i podmieszywał. Natomiast Trzeba sobie zdać sprawę, że jest to niebezpieczne dla zdrowia. Dobrze. Wracamy do ciepłej wody. Jak widać, dużo gadamy, już się zdążył wyłączyć. Tryb pracy ręczny, ustawiliśmy sobie temperaturę. Natomiast dużo ciekawszym trybem, trybem według mnie, jest tryb sterowania czasowego. Co on zmienia? Zmienia to, że poza sterowaniem czasowym, poza, poza zadanymi harmonogramami. Kocioł nie będzie nam przygotowywał ciepłej wody. Jest to bardzo fajna funkcja, zwłaszcza w kotłach jednofunkcyjnych z zasobnikiem, ponieważ pozwala nam oszczędzać energię. Jeżeli śpimy i zakładam, że ktoś nie pracuje w nocy, chyba że gdzieś wraca z imprezy późno i zależy mu na ciepłej wodzie, ale abstrahując od jakichś niecodziennych sytuacji, możemy sobie wyłączyć ciepłą wodę yy, nawet od 21 do powiedzmy 6, 8 rano, no nie wiem, no możemy sobie wyłączyć ją nawet do, do 16. Yy, nie wiem, czy, czy, czy wszyscy, znaczy, nie wszyscy mają cyrkulację, jeżeli jest cyrkulacja, to dodatkowo ten zasobnik się wychładza. Yy, natomiast nawet bez cyrkulacji, wiadomo, jeżeli mamy baniak, choćby był jak najlepiej izolowany, baniak z wodą 45 stopni, no to jeżeli rano się zagrzała ta woda do 45 no to wieczorem już będzie miała te 38, nawet jeżeli w ogóle nie będziemy jej używali. No co to spowoduje? No spowoduje to, że kocioł będzie nam się musiał raz, dwa razy dziennie włączyć, tylko po to, żeby pokryć tą stratę. A tutaj możemy sobie fajnie ustawić, że yy, będziemy mieli wodę, no tak jakby choćby tutaj, tylko między 16:30 a 17:50. W tym okresie kocioł będzie utrzymywał temperaturę zadaną. Poza tym okresem nie będzie w ogóle przygotowywał ciepłej wody. Również możemy sobie dodać przedziały czasowe, kopiować ustawienia. Takie fajne funkcje. Planer tygodniowy, cyrkulacja. Wspomniałem o cyrkulacji. Co to jest cyrkulacja? Nie chciałbym się rozwodzić w tym odcinku. Dodam tylko, że jest to, jest, jest to funkcjonalność, która musi być już zrealizowana na poziomie hydrauliki, jeżeli tego nie ma, no to nie ma o czym mówić, jeżeli jest no to, to, to można tu zaprogramować cyrkulację natomiast yy, yy, i tak potrzeba zewnętrznego akcesorium yy, takiej płytki, którą się wpina kocio, w kocioł, także na dzień dzisiejszy nie będziemy tego omawiali ciepła woda szybko, jeżeli mieliśmy ustawioną ciepłą wodę na harmonogramie, a powiedzmy przyszliśmy o drugiej w nocy ze spotkania towarzyskiego i chcielibyśmy się okąpać, no to jeżeli tylko będziemy w stanie, możemy sobie włączyć coś takiego jak ciepła woda szybko i podgrzać zasobnik CW. Podgrzej nam zasobnik do zadanej temperatury. Bardzo fajna funkcja. Wietrzenie to są funkcje, yy, w które no, chcemy to używamy, nie to nie. Tak naprawdę na, na co dzień nie są, nie są one potrzebne. Yy. Jeżeli chodzi o asystent programu czasowego, no to możemy sobie przejść taki tutorial. On nam zada pytania, kiedy wychodzimy, kiedy przychodzimy do domu. Natomiast to, co powiedziałem, myślę, że jest dużo, dużo bardziej wartościowe niż, niż odpowiadanie na, na, na te pytania. Jeżeli ktoś rozumie, jak tworzyć harmonogram, to ten tutorial może spokojnie sobie odpuścić. Wyłączenie instalacji, no, niektóre funkcje się powtarzają, także nie ma tutaj sensu tego omawiać. Dobrze, to by było na tyle. Mam nadzieję, że filmik się podobał. Mi regulator się podoba. Yy, powiem szczerze, kiedy wchodził na rynek, yy, byłem troszeczkę yy, zdystansowany. Regulator jest droższy, chociaż teraz widzę, że ceny troszeczkę spadły, natomiast no droższy jest niż EGZAK Control. Ale myślę, że warto na, za tą funkcjonalność zapłacić. Zwłaszcza funkcjonalności odnośnie ciepłej wody, yy, regulacje czy choćby design. Oczywiście, no, wybór, wybór pozostawiam klientowi. Zapraszam do oglądania kolejnych filmików, w których postaram się pokazać inne kotły, może starsze regulatory. Także zapraszam do śledzenia kanału. Jeśli się podobało, to do komentowania. Zawsze jest to jakaś motywacja do tworzenia nowych filmików. A moich klientów zapraszam do corocznych serwisów. Do zobaczenia.